Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM 2 Long War of the Chosen. Kochani, ostatnio nagrywam tych odcinków sporo i ten też niestety jest nagrywany bez Waszych komentarzy pod wcześniejszym odcinkiem, bo jakiś taki jestem na takim flow trochę XCOMowy. Może to nie widać tego na ostatniej misji. Nie było widać tego na ostatniej misji, gdyż no raz, że tam, gdzie był drop Adventus pociągu, przejęty, tam nam kurde prawie no, chyba Treskę zginął, tak? No i potem misja była z bezimiennymi, gdzie straciliśmy trzech ludzi, nie? Dwóch z rezystensów ruchu oportunistycznych, co? Członków ruchu oporu. No i tak jakoś słabo to wyglądało, ale powiem szczerze, że tak siedzę trochę w tym XCOMie teraz, więc jak mam flow, no to nagrywam, żeby potem nie było takiej sytuacji, że nie ma odcinka, nie? Na przykład. Dobra, operacja Lodowy Kułak, weź przedmiot z pojazdu Adwentu. Przyspieszyliśmy to, także jest z niskiego na ekstremalnie niski, od 7 do 9. Mamy tutaj drużynę całkiem niezłą, 6-osobową, raczej średniopułkową, muszę powiedzieć, ale to właśnie dlatego jest ta misja, żeby troszeczkę doświadczenia nabrać, gdyby nagle coś się wydarzyło dziwnego. Tak jak Max wtedy umarł niestety. Czy Habika. Na ostatniej misji, także teraz już jeżeli faktycznie ktoś zginie, no to niestety zginie. No chyba, że będzie taka jakaś tragedia, jak sobie wczytałem zasadzki, nie? Ale ogólnie... Bo tam się już bawiłem, tam... Tam już się bawiłem mocno. Także no zobaczymy. To musimy wziąć z pojazdu Adwentu przedmiot. Także mamy sernika. Mamy bita. Field beat. Mamy gazika na tej misji. Z serią. Dobra. Musimy iść tam. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Prawy dolny. Okej. Okay. Bo musimy wziąć tu, a potem co? A nie, po prostu. Czyli gdzieś tak jakoś od tyłu. Natomiast tu jest budynek, na który chciałbym chyba wejść. Także wejdźmy na razie na górę tu. Dobra, tu było widać kogoś, więc trzeba uważać. Janku, dajesz. Wiesz co, podejdź tu. Nie widzisz? W środku byli. Kasieńka. Naprawdę ich nie widać tutaj przez to okno? A dobra, bo oni byli w tym pomieszczeniu na dole. Czy tam, po tamtej stronie, okej. Okay. Się zastanawiałem o co ho. No dobra, no to lecimy. No. A tu jest dronek tylko, dobra. Czy tylko? Aż dronek. Górę na górę. Tutaj mamy Erynnę. Idzie w naszą stronę. Czy... Ty jesteś ukryty, czy nie? Za połowiczną osłoną. Ty jesteś ukryty! Ale numer. Dobra, wiemy, że tędy już się nie dostaniemy. Ty zostań sobie tutaj. Masz lepszy teraz kanon i jest okej. Okay. Dobra, bo pojazd jest tu w sumie. Mógłbym wejść tędy, ale zastanawiam się, czy kogoś kurde tutaj nie znajdę. Podbiegnij tu. Nie, chyba nie. Bo właśnie, bo bym widział, bo tu jest berserker w ogóle. No właśnie, na ciebie nie działają te. I dobrze, wiesz co? Lubnij po tej stronie. Mamy dwa kodeksy i berserkera. Okej, okay, to tragedii nie ma. Gdybym tak szarpnął. Od 12 do 16. Czemu kamerę? Że to jest od 12 tylko. Zawsze można sobie, słuchajcie, te kodeksy próbować. Oszołomić. Strzelba bojowa, słuchajcie. Mm.
Reaction gain, 2 mobility. Fajne. Janku. Janek w ogóle jaki ma ten? Jego speeda ma. On ma chyba 17, no. Dobra. Kasieńka, może tu? Okej, okay, tam jest dronek, tu są ci. Wszystkich naraz byśmy odkryli w takim układzie. Mam nadzieję, że dronek sobie poleci gdzieś w inną stronę. Ci idą dalej. I dobrze. Tu oczywiście nas zobaczą. Nie! Dobra, dronek poszedł. Ja widzę tam tego dronka niestety, wolałbym go nie widzieć. Gdybym wpadł tędy. No właśnie, tu nas niestety... Moment. Bo gdybym wpadł tędy... To nas dronek zauważy. Nie, chyba nie. Bo ja wpadam tu po prostu. Dobra. Czy mam jakieś flasze? Mamy strzelbę. Najchętniej to bym ich, kurde... ewentualnie ogłuszyć. Masz apteczkę. Mamy blinding protokola. Mam dymny. Nie mam flasza, naprawdę. No ci się rozbiją to na bank. Mam flasza. Jakbym wrzucił flasza. To oni by się tam gdzieś porozbiegali. Kasieńka byłaby niewykryta nadal. W sumie... tu sobie zostawimy chyba. Jane. Czy oni mają overwatche? Znaczy te... kondycje? Nie. Okej. Okay. Czy ja potrzebuję stąd wartę? Myślę, że gdzieś stąd. Ciebie bym zostawił, bo ty masz, kurde, dymny, to strzał, jeden, drugi, trzeci. I Kasieńka zostanie niewykryta. Jakby wjechała żniwiarzem, tylko że tamci są, kurde, nie? No i jest Spark, który jest tu. No można by włączyć przeciążenie, po prostu zastrzelić dronka, podbiec i szarpnąć tym, nie? Dobra, no. Myślę, że nie ma tutaj specjalnie co się zastanawiać. Okej. Dobra, jak mówiłem, Kasieńka jest niewykryta, ale niestety ty nie podejdziesz nigdzie. Czas 3 tury. No nie wiem teraz, kurde. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Zostawimy tego dronka tu. Niech on sobie żyje.
i tyle. Dobra. Okej. I mógłbym bezpiecznym strzałem próbować tamtego, tylko kurde. No bo tu jest kasiennik. Mógłbym dopaść tego. Tylko że go kurde, jak nie trafię, to będzie słabo. To był tamten dronek, ale wydaje mi się, że jeszcze kogoś widzieliśmy. Tak. Rakietnicy. Okej. Bo myślałem, żeby tego dopaść, ale w tym momencie... mamy dedication. Czy jesteśmy w stanie w ogóle pokonać tego berserkera, bo to trochę się do tego sprowadza. No on ma 7. My zadajemy od 7. No to chyba nie mam kurde wyjścia specjalnego. Dobra. Bo kasienka jest jeszcze tam. Tutaj mamy tę możliwość. Ja go chyba ogłuszę po prostu. Ogłuszenie za 0. Cokolwiek to ma znaczyć. No i tutaj jak zabiję, znaczy jak nie zabiję, to będę siedział tu jak dureń. Ci mnie oskrzydlą. Nawet nie mają mnie jak specjalnie oskrzydlić, ale... no mógłbym próbować ewentualnie tych zmusić do ruchu. Tutaj niestety nie dobiegnę, szkoda. Albo tu, tylko że tu się kurde, to się szykuje granat jakiś. Dobra. Albo rakieta. I tyle. Ogłuszenie minęło, także kurde. Au. Dobra. Trąbę powietrzną ma, pierdzielony. No i ten dronek tutaj. Jeden plus drugi. Pudło. Ty gnoju. Zastraszenie nieudane. Bo właśnie, bo to jedną turę tylko trwa. Dobra. Tragedii nie ma. Masz Lightning Reflex? Nie masz. Ale jak tu będę, no właśnie. Pytanie, czy ja chcę coś z tymi dronkami tutaj walczyć, czy nie? Nie. Dobra. To jest darmowa ingerencja. Mamy blinding pro... Mamy blinding protokola. Mamy leczonko, ale na razie chyba z leczonkiem sobie... Bo mógłbym ewentualnie wyeliminować... albo próbować wyeliminować. Dobra, jakiegoś smoka.
Te dronki z tyłu mnie kurde też. Dobra, moment. Mamy jeszcze tu możliwość. Gość jest po tej stronie. No bo Kasienika... Może zrobić taką akcję. Może też zrobić akcję tu. Tylko wtedy... Od 9, no to byśmy go zabili. Także to by było spoko. Byśmy stali jak durnie. Bo myślałem, żeby podbiec tu. Ale mamy Ranengana. Więc można by nawet podbiec tu. Bo to są wszyscy uruchomieni. Podbić stół i zabić tego elitarnego, chociaż może nie. Od 8 do 13. Nie wiem, ile jest ten. Gościu ma. No, byśmy go nie zabili nawet. Jest zaznaczony. Mamy blinding protokola w sumie. Mam wyłączenie. O, tu mamy strzały. Dobra, powiedzmy, że podbiegam tu i jest wesoło. Elitarnego skurczybyka też można ewentualnie dziabnąć stąd, ale wolałbym faktycznie podbiec tam chyba i tego uśmierzyć. Nawet można by go, kurde, potem protokołowo bojować, tylko że to jest za dwójkę. Tu natomiast mógłbym wejść na górę i strzelić do... Kurde, myślałem, że będę widział tego. Chociaż jak będziemy tam i będziemy tu, to gościu nie będzie wiedział, co ho. Wtedy można by... Tu mógłbym dziabnąć tego dronka, może tego. Dobra, zróbmy tak. Dziabnijmy tego. Bo on jest oskrzydlony, będzie chciał uciec, tak? Albo i nie jest oskrzydlony, w każdym razie będzie. Ja tu mam osłonę, nie? Nie. Kurwa, no! Jak można tak chybić? Miałem protokół obojować go, nie? Gdybyśmy go tam zabrakło nam trochę. Zniszczmy kawałek dronka. Dobra. Cały czas jesteśmy w ukryciu. I tego zblindujemy. Chyba nie będzie mógł wtedy używać rakietki.
spońko. Dobra. Kasienka, czy ty masz Shadow Stepa? Nie masz. Bo to jest rakietnik. Okej. No stąd wiadomo, musimy odejść, nie? Odejść, przeładować. Ewentualnie, ale... Jednego kurde ruchu. Podbieg po prostu z dwóch luf, nie? Dobra. No mógłbym do kodeksa. Dobra, spróbujmy. Nawet jak się rozszczapierzy. Dobra, bo już, kurde. To na 1 i 2. Tak, na 1 i 2, czy 2 na 2? Nie, na 1 na 2. Mamy protokół bojowy. Zabijemy tego. Jane. Au. Co za ty w ogóle, nie? Co za ty? Kapitan Barabusz. Dobra, i masz awans. Bardzo dobrze. Go. W sumie... Ja wiem, że jest dronek gdzieś tam, nie? Tylko nie wiem, gdzie on jest. Ale jak można było nie trafić, kurde, z bliska? Ja nie wiem, gdzie ten dronek tam jest. Ja myślę, że on gdzieś tam utknął. Nie, nie. A, jeszcze nie time to go. Gdzie jest Witek? Jest. A, bo to trzeba otworzyć, dobra. Najpierw otworzyć, a dopiero potem hakować. A dobra, bo ty stoisz na tym miejscu. Git. No. Dawaj, dawaj. Pięknie. A ty masz chyba zwykłego gremlina, nie? Bo tam jest jedna wieża, a druga jest tu. Zastanawiam się, czy... Wiecie co? Zobaczmy, co tam jest. No bo i tak nikogo nie ma, więc nawet jak, nie wiem, jakiś mapę, alert na mapie albo inne bzdurki,
Zorientuję wrogów. No dobra, nic mi to nie daje. Kiedyś był właśnie, miałem tego moda Hack Plus, czyli za każde udane hakowanie to się tam dostawało jakieś procentowe. Znaczy szcząteczki. Dobra, ogólnie spoko. Właśnie jak mówię, jak kodeksy, kurde, uruchomicie kodeksa, to on będzie po prostu na każdej misji i trzeba być przygotowanym na niego, żeby... rozszczepianie czy inne rzeczy. Dobra, Mission Debriefing, Herman Gazik, 100 na 100, właściwie 3 na 3. Sneak jest solo slayer, solo kills, finish of most, dobra, to wiadomo, kill stealer, Łukasienka, close range, heavy hitter. Critical damage, angle, time to bleed. No tu jest niestety połowa, rakietnik. Tak, bo jeden strzał był w rakietnika, drugi tu. No tutaj też tak słabo. Destruction, no tak, bo tam z zaklinacza deszczu. Cernik oraz MVP. Janek, git. Walcz o ziemię. Dobra. Git. Pięknie. Pięknie, pięknie. To prawda, rany były, ale no tutaj już się chyba aż tak ran nie da uniknąć. Znaczy mógłbym mocno długo nad tym myśleć, nie? Ale nie chcę, żeby te misje trwały, nie wiem, godzinkę, taka, wiecie, prosta misja tutaj, nie? Godzinkę to może trwać zasadzka na Advent, nie? A tak na kolumnę Adwentu. Żeby dobrze pomyśleć nad tym wszystkim, żeby jak najmniej osób zginęło i żeby jak najmniej ciał stracić przeciwników. Także... także spoko. No mamy 3 awansy, 6 dni, 11 dni, no troszeczkę to potrwałoby. No wypędzenie chyba trzeba wziąć. Trafienie krytycznie w trybie cienia przeciwko strzelanym zadają dwukrotnie większe obrażenia. Krytyczne, to jest spoko. W trybie warty, tu jest knife. Nie, no wypędzenie. Tu trzeba wziąć wypędzenie po prostu. 32 punkty. Bo ty chyba masz błyskomistrza. A, to dlatego mieliśmy. Okej. To jest też fajne. Rzucenie granatu albo użycie przedmiotu nie powodują zakończenia tury. Okej. Disorient Robotic Unit, granat widmo za 14. Nie no, chyba tutaj poczekamy, bo ty nie masz strzału podwójnego, no masz w walcie do nich później. Ale można by potem właśnie faktycznie walnąć do nich i potem użyć strzału łańcuchowego, nie? Albo tej nie no, minę to tak czy inaczej będziemy mieć. No, ta mina jest kurde super. Dobra, Kasienika. No tutaj trąba. Jeśli trafisz przeciwnika, otrzymasz dodatkowy ruch, no. Więc nawet jakbyśmy nie zabili, tak? Bo jakbyśmy mieli żniwiarza, żniwiarza, żniwiarza i potem nie zabili typa, ale byśmy go też trafili. No właśnie nie wiem, bo kurde to nie do końca tak działa chyba. Lightning Slash, to jest szybkostrzelność, fajnie, ale bez sensu. Dobicie działa tylko na tych. Ukrycie raz na misję. To też nie jest głupie. Ale to jest kurde fajne, mamy akurat punkty na to. No. Czyli po prostu mogę dziabnąć jednego wroga, nie kończy mi się tura i dobiec do innego na przykład. Albo włączyć żniwiarza i wtedy dobiec do innego. Także to są fajne rzeczy. Bo jak najpierw zrobię żniwiarza i zaatakuję typa i go zabiję, to będę miał na następnym ruchu mniejsze obrażenia. A z tym Lightning Slashem mam pełne obrażenia i w pierwszej akcji, i w drugiej akcji. Dobra. Kurde, cut. To są fajne rzeczy. 32 punkty. Bliskie spotkania. Predator. Nie wiem, czy kurde tego ci nie dać. Chociaż tu się nie... tego. To by kurde było ultra. Bo mamy plus cel namierzony. Plus to. Byś był mistrzem. Zwłaszcza, że masz środek ciężkości już kupiony. Nieustająca czujność fajna. To jest też fajne. Strzałach reakcji.
No bo to nie. Także. Albo przygwożdżenie, kurde. Za 15 punktów plus 100, to jest też 30 punktów. I to nie są, kurde, głupie rzeczy. Wiecie co? Weźmiemy to. No. Git. Mózgi. Unik plus 13. Koncentracja. Większy magazynek, tłumik luneta. Git. Stopy metali 10. Dobrze. I komora cienia za 6 dni. Plus mamy kontakty ruchu oporu. Bierzemy. Czyli dostaniemy tutaj, tak? Na parę godzin. Rany wyleczone. Tu mamy misję na 4 dni. Sabotuj, przyciągnij uwagę, nie chcę. Zagubieni. Burza psioniczna. Przyciągnij uwagę. Tu jest i tak, kurde, spora ta uwaga. Tu spadła. Z 8 na 7 widziałem. 3 dni. Członkowie ruchu oporu. Fajnie, fajnie. Igor Rudnicki kojarzę. To jest ekstremalnie niski, ale na 3 dni, więc to z automatu jest niski. Dobra, mamy trop do placówki. Oka. Tutaj. We are victorious. Ujawnienie twierdzy na geowidoku. Mamy pedeki. Dobra. I teraz mamy tak. Na rozkazy. Robota kreta dwójeczka. I polowanie na wybrańców. Git. Młodzi chaosu. Ile zdobywanych nagrody informacji wzrasta o 15%. Spoko. Dobra. No możemy pójść tu. Bo mamy rekrutację naukowca jako nową. To też może nie być głupie. Intensywny trening daje nam unik. No spoko. Zdolności to jest 21 punktów. Ostatnio, kurde, sporo tego mamy. Bo to jest łowczy część trzecia. Ale czy my mamy ludzi na to? Infiltrują wszyscy. A czy tutaj mamy? Ale. To może nie. To są 4 dni tylko. Chociaż zasoby też nie są głupie. No. No. Dobra. Moon Knight, jesteś z mentalistą. Mentalista był randy? Nie. Dobra, idźcie. Na zasadzkę jest 14% tylko, więc. Go. Dobra. Sekcja z wokupiora. Fajnie. Berserkera. Fajnie. Strażnik. Fajnie. Upatrzę Elirium i tak dalej. Czy kogoś nie przetworzyć tutaj? Bo tu potrzebujemy kryształy Elirium. No właśnie. Oj, kurde. Dobra, przetwórz rdzeń. To jest momencik. To są 3 dni, sprzęt wroga. Dobra. Wiesz co, wybierzmy nowe badania, zobaczmy czy mogę. Mogę. Chyba lancę plazmową. To jest 9 dni tylko. No. Dobra. Kontakty ruchu oporu są. Git. I tu jest na piątkę. Dobra. 108 informacji. Mamy 168. Kurde. Trochę dużo. Ale mam jakieś wyjście w sumie? 160 informacji. Bo tu jest też na piątce. Kurde. Dobra. Nawiązujemy ten kontakt. Może tu jakąś misję zrobimy albo coś. Dobra,
Super, Soulstorm. Mamy 7 dni teraz. Jak wygląda sytuacja tu? Tu jest 35, 36. Wydaje mi się, że powyżej 50 musi być. Nie, nie. Dobra. 918, tu jest kurde to. Wiedza. Ten będzie sabotował cały czas. Tu jest... Z automatu to. Dobra. Większość misji. Tu mamy. To. Informacje wzrastają. Albo... Nie, bo jakby czasu nie ma, nie ma problemu z czasem, nie? Wydaje mi się, że to... Mimo tego, że budowane są szybciej, ale zaraz zrobimy komorę cienia, a to się kurde przyda. Nad wszystkimi rodzajami broni, super, super, to muszę zostawić, niestety widać, nawet nie mogę tego zabrać stąd, bo mamy maksymalnie. Ataki psioniczne, zdolności zostają, tak, i to tylko jedną turę, no. Albo jedną akcję. No te więzi... Albo kontakty z nowymi regionami. Nie. Może to. Te. Moc Avengera. Spoko. Zasoby potrzebujemy. Rany wyleczone. Dobra, czyli tutaj nie ma. Jest awans za to, natomiast... Natomiast musimy się odavengerować. Przerwanie działań wybrańca. Tak. Z Maxem Kozakiem. Też kurde, może nie. Lukas jest wyleczony? Bo nie widzę. Nie, 27 dni. Mentalista. No z Markiem. Okej. 24 punkty, bo tu masz. To jest fajne też. Jeżeli ktoś strzeli do nas, do kogokolwiek i Mark będzie go widział, no to odda do niego strzał. To. No. Chociaż tu jest kurde rozrywacz. Ale to są inne punkty. Dobra. Nie no, rozrywacza trzeba wziąć. Tutaj można by to wziąć, ale to... Błyskomistrz, sokole oko. If you get at least one kill during your turn, automatically hunker down. To jest też fajne. Ale grad pocisków trzeba wziąć. Dobra. Moment. Próba sabotowania. No właśnie, bym kurde wysłał. Na stałe obniży dochód. Nie szkodzi. Tu. Masakra. Wybyła. Jane z matem jest, ja wiem. Z Witkiem. A możecie pójść w sumie z Witkiem. Dobra, ile jest ten? 20% na failure, także ten na pewno nie. Ktoś, kto... No właśnie. Może Jane. Śmiało bierz to, bo i tak nikt tego nie będzie nosił inny. Teczka, tylko wiesz co? Będziecie spierdzielać głównie, więc...
No, nie widzę tego inaczej. Go. Dobra, komora cienia za 4 dni, centrum szkoleniowe. Spektro. Dobra. Git. Na pieniądze i na czarny rynek. On z automatu leci na czarny rynek. Nie, do bazy leci. Glitchmir, pamiętam. To są sporo, kurde, tych. Sporo pieniędzy. Elirium mamy. Nie, no mamy tego i tego malutko. To jest prawie 300. Dobra. 300 pieniędzy, bo już tak nic nie wydamy na nic na to. Potrzebujemy to i to. Elitarny większy magazynek, elitarny tłumik, elitarna luneta. Kupię ją. Inteligentne makrofagi, bardzo zainteresowane, bezkolbowy. To jest ten magnetyczny. Dobra. Czy ja będę miał moment, kurde, czy ja będę miał żniwiarza jeszcze jednego? Teraz powinienem mieć w sumie powoli. ...119, dobra. Powinienem mieć taką misję. Rekrutacja. Nie. Dobra. Jak wygląda sytuacja tutaj? Bo tu jest moc Avengera, tej nie potrzebujemy na razie. Tu jest 46%, wydaje mi się, że 50% jest. Ja to sobie zapiszę i zobaczę. Bo tu już trzeba na wybrańca iść. Już mamy broń praktycznie. Chociaż kurde, karabin plazmowy. 5 dni, ona by się przydała. Buduj szybciej. Tutaj nawiązujemy kontakt. Bo tam dochód Avengera to tam do pominięcia to jest. 49. Czy mogę tak jakoś kliknąć, tak żeby widzieć? Nie. Dobra, Kasienika, tu jest 50%. Osiemdziesiąt osiem. To nie. Chyba, że to było mi mniej, bo to jest kurde... No powinno nam dać 75, tak? Więc nie wiem, czy to jest... Przy 100%, czy przy 75%? No i pamiętajmy teraz, że nie można, znaczy można iść na niedofiltrowaną, niedoinfiltrowaną misję, ale wtedy wrogowie mają bonusy i do pancerza, i tam do celności, i do uników, do obrony i tak dalej, nie? Chyba do obrażeń nie, ale chyba do kryta też. Bo ludzie po prostu chodzili na te misje z przejęciem zasobów. Te wiecie, co tam przelatują i po prostu z automatu na 0% to wskakiwali, żeby jak najwięcej wrogów mieć, nie? A, dobra. A w końcu kupiłem te wszystkie rzeczy? Tak. Możliwość rekrutacji. Okej. Okay. Jestem na razie laserówkę. Dobra, w razie czego mamy to. No i chyba budujemy szybciej, nie? Bo komorę cienia bym potrzebował. Nie wiem, czy ona też zmniejsza. Chyba nie. No właśnie, o tym mówię, nie? Jeden dzień. No nie, ale co wy tu robicie w ogóle? Bo to jest siła 1. No, chociaż... Moment, jak tu jest siła 1...
to jest chmara. Znaczy ja wiem, że tu jest za dużo osób. Albo mam z automatu ten. Uzupełni. Myślałem, że to mi coś wpłynie. Nie, to nawet kurde przy 5 osobach to jest chmara. To nie. Dobra, to niech się ten. No, to niech się przenoszą tutaj. Tam się zresztą nic nie dzieje. 2 dni, skakuj ukryty. Zagubieni, dużo ładunków. Dobra, to mamy. Komora cienia jest za 9 godzin. 5 dni pozyskania zasobów. Bardzo niski jest podstawowy zasób. Ale kurde, powiem szczerze, że tutaj zainteresowanie jest 5. Właśnie jak wygląda? Tu jest zainteresowanie 8. Tu może być atak na ten, na placówkę. To jest dalej zainteresowanie 1, siła 3, więc tu jest super. Zapiszę. 63. No jest napisane 75, tak? No to 63 plus 75 to na pewno nie jest 112. 130 ileś powinno być, ale jest ekstremalnie wysoki. I to już jest w miarę. Znaczy będziemy sobie to dalej... Kurde, informacji mało mamy. Dobra. Depths of their technological advancement continue to leave us one step behind. However, with the enhanced decryption capabilities of this chamber, I'm confident we will find a great deal more information than we had previously hoped. No i gidersko. Zbadajmy z kodeksu i dane. No i to jest tutaj teraz. 25 informacji. No. Dobra. Nie wiem, czy badanie mózgu kodeksu coś tam przynosi, czy nie. Czy chcę leczyć szybciej? Wiecie co? Może ten faktycznie ten moc Avengera weźmy. Cztery dni. To jest ekstremalnie niski na 4 dniach. Naukowiec. Wiecie co? Może ktoś tutaj pójdzie na tę misję faktycznie. Okej. Okay. To super. Dobra, czy ja mogę sabotować ten drugi? Mogę. Ale kurde. Bo tutaj już mamy. To jest łowczy. Pytanie, czy łowczy to jest w sensie hunter, tak? To jest... Zabójczyń, dobra, czyli tego chciałem najpierw. Starszy sierżant. Tutaj też, nie? Tak. Co? Nie, moment. Nie no, jest zaraz tylko, dobra. Szkoda. Zdrowie plus 1. 7, byś miał 8. Albo kasienika. 6. A, idź. Są 4 dni tylko. Dobra, bo tu chciałem kliknąć. Nie, nie to. To chciałem kliknąć. A, dobra, bo dałem escape, a escape'a chciałem dać, żeby jednak faktycznie tutaj... Squad select... Autofill squad, no właśnie. Dobra. No w sumie zaraz może pójść Jane, weźcie. Bo to są kurde typy, którzy mnie tutaj... Andrzej z kozakiem, ale to nie, kozak jest na tym. To może nie. Mad Max jako ten. Andrzej.
Nie, no to patrzyliśmy. Kto jest Mad Maxem? Czy jest Leonardem? Tu mamy więź w ogóle. Z Jankiem. Znaczy... Tutaj miało być tu ewentualnie, ale my tu chyba mamy... Miyuki, nie? Nie, nie masz. Brak towarzysza jest. No to musielibyście pójść razem, ale to... Bo tu są bardzo wysokie. Ale raczej dwóch żniwiarzy nie będę miał na jednej misji, więc... Z Jankiem. Bardziej z Kasieniem. Tu jest bardzo niskie. Tu są bardzo wysokie z Prokiem, z igłą. Wysokie z Willow. No ty masz już Dobiasza. Dobra, na razie to zostawimy. Ale chyba podobna ekipa pójdzie jak wtedy. Ale Lukas chyba się już... 23 dni. Dobra, no ale kurde, Natalia nie było. Dawno nie było Natalii. Bardzo niski. Na 5 bardzo niski. Ewakuj VIP-a. Biegniemy, biegniemy, strzelamy. Niszczymy. To bardziej bym potrzebował faktycznie... Chyba trebusza. No tu biegniemy z przodu. Tu biegniemy z przodu, tu biegniemy z tyłu. Tu biegniemy z przodu, tu biegniemy z tyłu. Kwestia jest... Nie mam żyna, kurde. Zastanawiam się, czy kurde jadowych nie wziąć. Mamy rozrywacze. Ale jadowe nie będą głupie. Bo jest niski. To jest średnio niski, więc już odpada. Dobra. Może to się uda, chyba że ekstremalnie niski. Z Leonem. Jest ekstremalnie niski nadal. Pytanie, czy ja będę miał. Wiecie co, jak nie będę miał informacji, to nadal jest ekstremalnie niski do 118. Dobra. To powinno być już ok. Jak nie będę miał, to po prostu przerwiemy tę misję. Jak nie będę miał informacji, 21, nie? Bo 4 mi brakuje. Mogę zdobywać informacje tu. Tutaj nie. To jest Azja Wschodnia, ale to zaraz dziabniemy. No i właśnie. Wróg nieznany. Czyli... Właśnie nie wiem, kto to może być. Nie! Sektopod. Sektopod. Oni są bardzo często na tym. Ekstremalnie wysoki. Nie wiem, czy tutaj na wysoki chyba tylko to spada. Tylko, że nie mogę chyba zabrać ciał. No. Znaczy, jest też taka sytuacja, że mogę po prostu przeniknąć po tajemku, bo nie muszę zabijać nikogo, podłożyć ładunek i uciec, nie? I to jest cała akcja. Super ciężki Megdron, łowcze adwentu, archony, czyściciele, mutony, centuriony, elitarne, tarczowniki, bzdurki. I tam jest wróg nieznany, czyli wiadomo, że chodzi o sektopoda, bo to jest jedyny wróg, jaki był nieznany. Aha. Się przerzucają tutaj. A nic z tym nie zrobię, niestety. 7 dni. To by było dobre
Ale naukowca wolałbym chyba. Chociaż. Czy potrzebuję naukowca tak naprawdę? To jest 26 teraz, upiór, mógłbym to przerwać i wpaść na pozapasy. I to byłoby nawet lepsze. Z tego względu. Ta sama ekipa pójdzie. Tylko. Tylko gdzie indziej. Bo bardziej mi chodzi o zapasy. Bardziej mi zależy na zapasach. Kto tam był? Jenny Spark był, nie? Nie, Leon był. Ale artylerzystę chyba. Też mogę mieć. Gdzie oni wszyscy są? Mamy elitarną lunetę, którą prawdopodobnie damy komuś za chwilkę. Miała być zaawansowana luneta. Zaawansowana, bo... chociaż... jest elitarny większy magazynek. I pytam, czy... elitarna jest, ok. Dobra. Tu jest zaawansowana, tu jest elitarna, tu jest elitarny celownik laserowy. Ok. Bo jest ekstremalnie niski standardowo, nie? Dobra, go. Bo mamy ten, tymi wielkimi drużynami też, nie? Dlatego tak też łatwiej jest to wsadzić tam 10 osób, nie? Dobra. Zdobywaj informacje. Tu już informacji nie potrzebujemy na tę misję. No, cały czas tutaj patrzę, 127. Jest bardzo wysoki, 28. Wcześniej był bardzo ten, ekstremalnie wysoki? No, wolałbym to zmniejszyć, powiem szczerze, troszeczkę. Informacje plus 1. Tu jest 6%, spoko, spoko. O kurde! No się wystraszyłem. Soldiers completely disabled this unit in the field. What we're hearing is merely a byproduct of electrical impulses. I assure you, it is well past the point of feeling pain. I'll take your word for it, Doctor. I'm sending you a new secret now. These are coordinates. Return coordinates. I think we've got a point of origin. Well, part of one. Something else. Something underneath. One more. The unit is attempting to block further access. That's not all it's doing. I'm losing the data we've already decrypted. Almost there. Just one more adjustment. Forget the data. It's accessing the power core. Overriding my safety. Increasing power levels to tie in. Sever the connection. There. Some sort of fail-safe protocol, I imagine. The Codex must have intentionally overloaded the interface to prevent any further theft of information. Still, I believe I was one step ahead of it. That's an enormous amount of data. Yes,
and I expect it may take some time to decipher. Better get started. I don't think we're gonna be able to do that again. I'll proceed with the necessary research and preparation. With your approval, of course, Commander. I'd also suggest we look into those coordinates. That's if I can reconstruct the data we lost in the transfer. I just hope it was worth it. Dobra, czyli teraz możemy zhakować mózg kodeksu, znaczy ten. Kodeksa trzeba będzie dziabnąć przy pomocy Skulljacka, żeby awatara przywołać. Ale to też na jakiejś misji specjalnej, bo awatar, kurde, tutaj to też nie jest sobie bzdura, bo on za każdym razem ucieka, nie? Dobra, niesamowita istota, fajnie, fajnie. 25 informacji. 3 dni. Nie wiem, czy to nam zmniejsza projekt awatar? Nie. Mózg kodeksu to jest ta brama oczywiście, 35. Litarna Kobra, Sektoidów, Archon, Litarny, Czyściciel Ancier, Andromedon, Upiór, Chryzalit. Tylko, że to też trzeba, kurde, nawiązać kontakt. Dobra. Okej. No, czyli trzeba będzie zbudować jednak, kurde, ten. Za mało mocy. No tak, zabraliśmy stąd technika, ale za chwilę będziemy mieć tu. Bo chciałbym technika mieć w razie W na wieżyczki. Dobra. No kryjówki, nowa Arktyka, fajnie, fajnie. Dobra, to jest 7 dni, także na spokojnie. Już. Jak wygląda sytuacja? Tu jest 140. 28 wrogów, czyli ten dolny zakres. Plus podatny. Wydaje mi się, że więcej, że mniej nie będzie. Poczekamy jeszcze do 150. Wiecie co, ja sobie zapiszę tę grę teraz. Lanca plazmowa jest za 7 godzin, więc jak najbardziej. Potrzebujemy jeszcze jedną informację. Właściwie dwie. 13 godzin. Dobra. Działko laserowe zainspirowano. To jest 100 zasobów, 10. No. Okej. Okay. Tylko czy my mamy jedną tę plazmową? Mamy. Dobra. No to jesteśmy gotowi w sumie na twierdzę wybrańca. Chociaż najlepiej, gdyby tam, kurde, mieć działko plazmowe, ale to też nie jest aż taki problem. Ważne, żeby mieć lance. No i kurde, Esderos chyba pójdzie na tę misję, bo on ma podwójny strzał plus ultra obrażeń zadaje więcej. Lecz szybciej, buduj szybciej, coś chcę tu robić specjalnego? Chyba nie. Chyba będziemy, kochani, powoli kończyć i w następnym odcinku jest wyzwolony. Zainteresowanie 7. My się tu ukrywamy ogólnie. Dobra, przejdźmy w wywiad. Tu trochę. Mistrz ostrze łukowe. Bo tu my się ukrywamy i rekrutujemy, nie? Pójdźmy w rekrutację. Tu mamy wywiad, ukrywanie. Tu w rekrutację. Wiesz co, pójdź w wywiad trochę. Tu pójdziemy w rekrutację. Europa Wschodnia. Tu mamy wywiad. To przez chwilę sprawdzałem, nie? Tak. Europa Zachodnia.
jest rekrutacja. Tu jest rekrutacja, leci. Wschodnie USA. Okej. Okay. Mechy by się przydały też. Ale teraz to już jak mówię. Trzeba dopaść wybrańca i wtedy będzie można robić operację, że tak powiem, bez ryzyka po prostu na zasadzkę. To będzie dobra sprawa. Dobra, kochani. Zapiszmy sobie jeszcze raz. Tu. 144, bo patrzę... Wiecie, jak tutaj wpadnie jakaś kropka, to będzie słabo. 7 dni, średnioniski, Dominika Jaworska, naukowiec, fajnie. To jest 35%. Dobra. No jest Kasienika. No chyba, no bo tutaj nie przerwę działań wybrańca, chociaż... Chociaż może przerwę. Ale Diego poszedł na misję, nie? Te. Lucas White. 19 dni. No bo żadnych misji i tak nie będziemy robić po drodze. Myślę tak, że tutaj się poubieramy, w co mamy. Tak, tak, tak. Dobra, bo to jest oczywiście na koniec, do końca miesiąca trwa to, nie? Który jest w ogóle ten? 12 dni już, kurde, połowa miesiąca minęła, dobra. Ale to zdążymy, myślę, z tym. Bo to jest kontrwywiad 5 dni, no to myślę, że w 5 dni raczej zrobimy tę akcję. Dobra, jest wysoki. Okej. Okay. Wydaje mi się, że więcej nie ten. Dobra, jest to do zrobienia. I tę misję zrobimy, kochani, diamentowy wiedźma. W następnym odcinku zmniejszymy sobie projekt Avatar chyba o 5 punktów nawet i zaczniemy Black Sighta od razu, z automatu. chyba żeby jednak iść do wybrańca i go pokonać, no bo tu jeszcze jak to sobie zmniejszymy o 5, będziemy mieć jeszcze możliwość zmniejszenia poprzez Covert Ops. A wybrańca jakbyśmy dopadli, no to by już nas nie sabotował, kurde. No. Tak, żebyśmy to zrobili, wybrańca to, wybrańca. Może tu nawiązali kontakt w międzyczasie. No jeszcze, kurde, myślałem, że będziemy koniec gry, wiecie, 2 odcinki, 3, 4, max i do domu. Nie, jeszcze z 10 przynajmniej. No bo same wybrańce to są 3, 4, 5, 6 ewentualnie. 7 odcinek byłby tam. 8 na dole w RPA mamy włamanie. 9 to jest fabryka, 10 to jest lewiatan, ale... Znaczy będziemy mieć broń, bo już słuchajcie, jak mamy lancę plazmową, to tak naprawdę jest ok, bo tam gdzie przygważdżamy i tak dalej, to jest spoko. Ważne są karabiny zwykłe i lanca plazmowa. A reszta na zwykłych może być. Oczywiście wiadomo, żeby tam jakbyśmy mieli jakiś pancerz specjalny tam z tymi, z wybuchami i tak dalej, bo było spoko. No ale nie stać mnie na niego. Także zobaczymy, jak się z tą z plazmową obrotową że tak powiem wyrobimy. No i to by było dobre, bo potrzebujemy 5 ludzi. Jak mówię, potrzebujemy tam na pewno grenadiera, właśnie artylerzysty, łowcy, snajpera i kogoś. Nie wiem kogo. No, potrzebujemy i rzucać granaty, i strzelać z daleko, żeby eliminować. Muton Elita by się przydał. Żeby mieć, kurde, ten, no. Ale jak się nie da, to się nie da. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy sabotować placówkę obcych po raz pierwszy w tej kampanii. Pa, pa.